Albo raczej Arkos. halo! Arkos jest z nami, jak widzicie. No. Bo wyłączam, W tym żeby mi się momencie przypomniał. przywitałem się jako Gimper. A ja jako Zebo, nadmuchaj mi Zebo nawet. Normalnie, a wyobrażałbyś sobie duetę z Zebo Gimper? O matko, to by świat rozwaliło. Stary, jakby Gimper się skoverował z Zebo, to by świat wybuchł. No. Albo z Watahą. O matko jedyna. Ty to takie. I to by pasowało w punkty, to twoje. Te twoje bomby. No. Które rzucasz do montaży, że takie. Że to takie. Takie bum, nie? No. No dobra, moi drodzy. Bez zbędnego pitolenia gramy w Resident Evil. Dobra. Tylko sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. I Z2. Aha! Kurde, zapomniałem jeszcze skorby wyjąć tu. Dobra, moi drodzy, mamy wszystko, mamy tło gry, dobra, spoko, no to wchodzimy do Dobra, już Resident jestem. Evil. Musiałem tylko sobie do lodówki chować i już. Spokojnie, to wcale nie był telefon. To Bo nie raz był mi się. znów telefon. Nie, znaczy się po prostu wcześniej. Jak kurde wykładałem tam rzeczy, co kupiłem w sklepie do lodówki, to jeszcze tam telefon wpakowałem. Serio. Telefon do lodówki wpakowałem. Cześć, a nie witam, panie. Witam. No takie rzucił nam Rafa. Panie, ty chyba nie wiesz, z kim gadasz. Dobra, moi drodzy, zbieramy wszystkie, absolutnie wszystkie emblematy. Dobra, to ja sobie uruchamiam już poradnik. Nie! Co zrobiłeś? A nic takiego. Po prostu przełączyłem na złą przeglądarkę. To co napisałeś, że tylko R6 to ze względu na mnie. Nie, Sorry. nie, nie. Wiesz co, chodzi o to generalnie, że dzisiaj R6, a nie mam czasu, bo idę do pracy później, nie? No, więc postaramy się zrobić jak najwięcej. Postaram się zrobić ile się da, ale nie obiecuję Dying Lighta, bo nie chcę wam obiecywać czegoś, czego nie dam rady spełnić, No, nie? no. O Dead by Daylight, czy o w ogóle tej, czy o w ogóle całej reszty tej gry. Nie wspominając już, że po prostu nawet Left 4 Dead, nie? Nie będę obiecywał czegoś, co nie umiem spełnić. No. O, łysy! Siedemdziesiąt tysięcy napastników. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. O, uwielbiasz oglądać Resident. To bardzo dobrze. To akurat Resident Evil 6 z tego. Jest tutaj z nami. No. Hang on. Aż mi się kurde to kojarzy z R2 Remake. Trochę. Nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że ta scena z R2 Remake była strasznie podobna do tej z R6. Myślę, że była bardzo wzorowana na niej. No.
W ogóle okay. Po co on wjeżdżał w tego zombiaka? No. Co? Po co on wjeżdżał w tego zombiaka? No. Pewnie uznał, że zapanuje nad autem. O. Dobra, ogień zaporowy. O-o. O-o. Leon, ty jak nikt pamiętasz takie coś. No. No. Uff. A, ja już jestem po obiedzie. No, ja też. No i po Johnem Sinsie. Jak wielu z Raccoon City. No. Ale tu Helena też ma rację. Ale kurde, 70 tysięcy napastników w sumie. Wiecie co mi tutaj teraz mąci głowę? W Resident Evil 2, w tym oryginalnym z 96. No. Z 98. Dobra, te emblematy. No. Tak. Pierwszy emblemat będzie się znajdował za jednym z nagrobków. Ale to... Dobra, tutaj jest ten znak. To powinno być gdzieś tutaj... O, dzień dobry, kolego. Dawaj, szpadel. Człowiek szpadel. Ty lubisz szpadlem. Lubię szpadlować. Jestem chłopak szpadel. Syn pana szabla. Człowieka szpadla. I nie zły? Nie powiedziałbym, że nie zły. Oła! No dobra, mam emblemat. Jak jest jak jest synchro? Tutaj jest. Ja go nigdy nie miałem. Ała! Jak mi zarąbał szpadlem. Czekaj, ja mu oddam. Czekaj! Ej no, chciałem go skontrolować. To miałeś pecha, byłem szybszy. Te zombiaki są inne. No. Wydaje mi się, jakby stanęły z grobów. No bo być może tak było. No. Jest! Mam go! O, dzięki za darmo. Skontrowałem dziada. Następny emblemat? Kolejny emblemat, zaraz zobaczę, bo tutaj jest ten za nagrobkiem. Kolejny emblemat chyba będzie w katedrze. Więc... teraz musimy tylko przejść ten etap. Dobra. Gotowy? Czekaj. Nie, ja nie pominąłem. Dawaj tu. Czekaj, pierwsze tu, bo chcę tego. Chcę, żeby było zaznaczone wszystko nam, że... Czekaj. O, żebyśmy mieli zaznaczone tutaj, że... No, ja wiem akurat, że trzeba tu iść. Tak, ale wiesz, niektórzy mogą nie wiedzieć i chcieć... O, zapalający. Ja w ogóle wykręciłem eskę na najemnikach bez litości jako Helena. I naprawdę, uwierz mi... Co ty? Nie mogę zrobić. Czekaj. Dups, nie ma kolegi. Ale kocham to, że tutaj jest ten ragdoll w tej grze. Da się go tutaj zastrzelić? Nie.
Nie da się. Nie da się. Strzeliłem w niego bezpośrednio, nie da się. Czekaj, no przecież. On jest niewrażliwy. Teraz jest. Tak, ale ten pies ma klucz, więc my musimy ścigać psa po cmentarzu. Czekaj, chyba go nawet mam. Zdejmę kundla. O, wiesz? Dobra, przepraszam. Kurde, więcej... Rzuć we mnie szpadrem. Serio? Tak. A ja kopię psa. Ja tego samego gościa ze szpadlem. O jebu! Jebu. Dobra, znerwiasz mnie już. Pora na lekarstwo, psiaku. Dobra, czekaj, ja go zdejmę. Ja go zdejmę z daleka. Jest tam. Ach, kolego kochany, możesz przestać mi się ruszać? Oła! Jak mi zaskoczył od tyłu, chamsko, lamersko. Mówiłeś coś? Dzięki. Ja się nim zajmę. Mógłby... Fajnie. Tak, ja się tym zajmę i mnie zabili. Fajnie. Dlaczego nie wstałeś? No bo mnie od razu znokautował. No bo jak mnie złapie akurat, to wtedy mam od razu deada. Ale to było piękne, no na tych lat. Może nie używaj tego słowa. Bo tak to się zawsze źle kończy. Tak jak ty wtedy trafiłeś w pociąg. To ty tego użyłeś. Ale no wtedy... Nie. No nie, to wtedy ty oberwałeś pociągiem. Czekaj, od razu wyciągnę sobie grubą artylerię. Nie da się go trafić. To ty się z nim baw, a ja idę po ammo. Ten pies w ogóle jest chyba przemieniony już. No tak. Już dawno. 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 Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a właściwie w odległej rzeczywistości, bo to nie jest... Bo to jest alternatywne nawet. No. No dzień dobry, pan Szpadel, drugi pan Szpadel, siema. Dobra, ja tym szpadlem głowę obciąłem. No, piękne jest to, że jak skontrujesz, to możesz go z automatu zabić. Ja tam się nie zajmuję takimi rzeczami jak kontry. Ale uwierz mi, kontry są wymagane akurat. Na wyższych poziomach trudności warto się ich nauczyć. Wiem, co mówię. Ja kurde, ty wiesz... Nie! Wpadłem do grobu! Najgorzej, już tak się cenisz? Bardziej bym powiedział, że gdzie ja bym widział zagranik. Gdybym to powiedział. Jezu! Dzięki! Wiesz, że teraz jeśli ty wpadniesz do tego grobu, to mogą cię zabić. Bo albo ja, albo ty. Jeśli tam wpadniemy, to wtedy pan. To trzymaj się głównej drogi. Dobrze. To trzymaj się głównej drogi, a nie grobów. To gromów? Chyba grobów. Grobów mówiłem. Aha. Dobra. O, leci kolega za szpadlem. No to jest! Mam go! Ty, aż szpadel mi wszedł w łokieć. Ze szpadla w pysk mu centralnie. Zaawansowany jest trudny, gdy nie wiemy wielu rzeczy. No, a ja znam właśnie te rzeczy. To miłe zabawy, Leon. Lełoś. Well, nothing broken anyway. Good thing, too.
and the dead and the devil in the back corner. You never know. Meet me at the cathedral. O, mam krzykacza. A ja mam gościa bez głowy. Krzykacza zabiłem. Jest! Skontrowałem go. O tak, druga kontra. I kurde, jeszcze finisher od tyłu. O, krzykacz. Trzecia kontra. Jak ja ich łoję tutaj. Kto mi powie, że ja nie jestem dobry? Zabiłem go. Dawaj. Bum! A ja kontruję. Ja ich kurde. Zabijam, łoję ich. Kurde. Ja ich oram. Ja też robię takie oro. Oro na mordę. Jezus Maria! Robisz im oro i co? Dobra, nieważne. O ty dziadzie. A krzykacz tu jest. Ja już krzykacza jednego zabiłem. Ja też. Dobra, to muszę lecieć. Ale jak mnie zaskoczył, kurde, od tyłu, jak pewien włamywacz. Dobra, ja drugiego krzykacza. Mam krzykacza, ja mam też. Krzykacza. Widziałem go już. Ale jest jeszcze jeden. Czterech? No. Zabiłem go. Jak sobie łoję tych kolegów. Dobra, gromowładny. O, jednego od tyłu wziąłem. A lubisz brać od tyłu? Ała. No jak? Czekaj. No! Ty wiesz, że mi też podziałało? Ja w tym momencie też kontra chciałem wykonać, kliknął i nagle ty. Ale to siema. Leżeć. Ale uwierz, my kliknęliśmy w tym samym momencie kontrę mi zniszczyło, ale tobie dała animację. Man, you're a cypher sore eyes. Ale to takie siema i to z tyłu. Ale to było akurat piękne. No i to jak piękne? Takie, ej, siema. O, ale mokre spodnie. Mokre spodnie Heleny. To jest mokre. No, to nie moja wina. Nie ma co, gdyby startowała na mnie z mokrego podkłucia, to by zajęła jak za... Czekaj. No, powiedz mi, że ty to widziałeś. Strzeliłem mu w płonącą belkę. To akurat było piękne. O. Aha. Dlaczego odrazu... ty umierasz wiecznie? Nie wiem, ty masz jakiś fetysz do umierania? Nie wiem. Ja mam jakiegoś pecha, kurde. Ty dzisiaj umarłeś już 3 razy, a ja ani razu. Rafałek. Mówiłem. Ja mam jakiegoś pecha dzisiaj. Czekaj. Ja dzisiaj przez dobre chyba 1,5 godziny robiłem jedną dywersję z Mirror Search Catalyst. 1,5 godziny! No to masz pecha! No. Hello? I know someone's in there. Open up! Are you crazy? Those things will kill us! Look, it's just us. Hurry up and let us in. Oh shit, I will! Let's hear them out there! Okay, okay. We'll get rid of them first. Zdzieliłem kolegę. Ja też. Szpadel! Dobra, szpadel. Zdjąłem szpadla.
dwóch naraz. Yes. Okay. Dwóch naraz jedną kontrą. Dobra. Za chwilę będą tu też bloodshoty. O, mamy wyjca. Ja muszę sobie zregenerować energię. Jest. Jest. No i no! Dzięki. Ała. A nie jest to, zaliczyłam się kontra, ale jednocześnie... Ale nie na tego. Ale nie, nie na tego, to jest raz, a dwa, że... Podpaliłem ich. Dobrze. Dobrze, ten nam pomaga, więc jest okej. Czekaj. O, leci. O nie, za późno mi powiedziałeś. Dość tego. Kryj się. Chodźmy. Otwarte. Chodźmy szybko. Dawaj do mnie. Dobra. Dobra, już lecę. Sorry. Bratanki znów mi weszły. Śmieszne jest to, że znowu ty umierasz dziesiątki razy, a ja dalej żyję. No bo ja kurde przeżywam za ciebie. Sorry guys. We're not rescue workers. A potem mi nie zamykają i się zastanawiają, czemu. Ja pierdzielę. We need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. Zaraz przyjdę. Nie ruszaj się, okej? Okay? Spokojnie, ja i tak się nigdzie nie ruszę. Dobra, jestem. Ej, gdzie ty jesteś? Za tobą. Co? Tylko ja mogę mówić to wiarko z... Że nie jesteś dobry. Nikt więcej. Dobra, kolejna... Ja też mogę, bo... ty, kolejna odznaka jest tu. Dawaj do mnie. Już idę, tylko sobie pozbieram co trzeba. O, mam spraya. To czekaj, to tam pójdziemy, to tam wyjdziemy, nie? Bo ty mnie i tak musisz podrzucić na górę. No. Czekaj. Tu musimy wpierw. A nie, czekaj, bo ja... It was open the last time I was here. Shit, what do we do? We'll figure something out. Let's take a look around. Zdjąłeś? Jesteś słabszy od Arkosa. Wiesz co? To zależy. Czasami, dobra, to... czasami słabszy, czasami nie. W Valorancie akurat to on był słaby. This isn't just part of the decor. Elena. Czekaj. You're right.
Aha. More here than meets the eye. Nawet ale nie zauwa... Ale w Residencie nie. Nothing's happening. Wsiadłeś mi na ambicje. Para opiekuńczych. Czekaj, musisz mi się spuścić z drabiną. Raczej strącić ci drabinę. No. Strącić, spuścić. O! Marco. Była wspominka o Marco. O kurwa, mamy już. It looks just like the other statue. Question is, what are they for? O coś na pewno są te posągi. Tutaj jest w ogóle achievement, żeby uratować tam dwie dziewczyny. Zdobyłem go już wieki temu. A, ja też. Musimy równocześnie to wstawić. Ups. Okej, to dopiero początek naszych cierpień. Let's go. Dobra, czekaj. Ja muszę sobie wywalić amunicję do karabinku. Bo tutaj była gdzieś zielona roślinka, bo chciałbym sobie ją połączyć. O. Dobra. Ciągnę. A jestem tu. Elena, grab the other one. Zgadnij, co ci to przypomina. R5? R4. Bo wrogowie też mieli takie kusze. Pudło, nawet ci nie dam okazji do strzału. Oj, to tylko początek. Wiem. This is gonna get a little bit dicey. We don't have time for this crap. Dobra. You think this is gonna stop me? Just keep moving. Okay, nie trafił. Nie też nie. Wouldn't want to miss out on all the fun. O kurde. Okej. Okay. A dostałeś, a ja nie. Dobra, wy się nie chwal. To tylko mały wypadek przy pracy. Dobra. Gotowe. Gotowe. Cały czas pudłują. Dobra, już zgasła kolejna świeca. O, ja pamiętam tą zagadkę. Trzeba wycelować laserem. Ty tu. Mały wypadek? Z wydajnikiem. No. Ostro się z tobą droczy. Ej no, nie kłóćmy się jak stare małżeństwo, okej? Małe wypadki zdarzają się każdemu. Ja miałem. Oglądałeś Sarge'a? Sarge też czasami ma małe wypadki w nagrywkach. Mi siadła idealna kontra, wyobraź sobie. No. Czekaj. Ty, wyceluj tam w tą tarczę. Gdzie, wycelowałem. Okej. Okay. Dobra. Teraz na przemian. Tak proste te zagadki, nawet na weteranie. Ale one są nawet fajne, przyjemne. O, widzę, że ty masz kolegę. Zdeptałem mu plecy.
Okej. Otworzyłem już. Kumbaya. Mamy Madonnę rozpaczy. Szkoda, że nie rozpierdolu. Zresztą jak z Miją grałem, to ona właśnie prawie przeczytała Madonnę rozpaczy. Jest piękne. My się śmieliśmy dosłownie. Dobra, tu musimy walnąć dzwony. Wiem, dlatego przyda się karabin. Cyk. Cyk. Ja to załatwię. Przecież nic złego się nie może stać, no. Przecież nie no zwalę sobie... No dzwon. Czekaj. Walij w ostatni dzwony. Tu jest na górze. A, widzę. Kręcidełko. Ale ja trafiłem w ten ostatni kręcidełko. Niekomfortowo się czuję, strzelając do antyków. Ja to biorę. No i ukradł. Ukradł mi Madonnę. No i trudno. Dobra, tutaj muszę... Dobra, my jesteśmy tutaj. I tutaj też miałbyś widok na ten symbol węża. Gdzie? Tu. Na ten symbol węża. A, wiem, ale... Wiem. Ja sobie biorę tylko mistrza Magnum, broń palna i mnie... Żeby po prostu zadawać jak największe obrażenia. Mimo to postanu, to nawiem, że spróbujemy ratować wszystkich. No. Nie, tylko te dwie może damy radę uratować. Wpakuję w niego tyle, ile będę mógł z tego Magnuma. Ja atakuję z góry. Dobra. Czyli ja z dołu, ty z góry. Tylko żeby nie dać się powalić. Najciekawszym jest, jak powstała lepotyka. No. Każdy... Lepotyca, tak się to dokładnie nazywa. Że najciekawszą sprawą to jest dlatego, że... Dlatego, że nic o tym stworze tak naprawdę nie wiemy. No. Ładujemy mu głęb. Ała. Ała. Powalił mnie. Gdzie ona jest? Wchodzi tam. Mam ją. Nie zabiła wszystkich na szczęście. Mnie animacja uratowała. Mnie też. Klucz do podziemi. Udało się. Okej. No i pytanie jest, jak to coś powstało tak naprawdę. No. Ale kurde, dobrze, że wziąłem sobie tego mistrza Magnum. Sam widziałeś, 8 strzałów, czy tam 9 i padło. Dużo obrażenia zadałem, nie ma co. Zastanawiające jest tylko to, że ci ludzie biegali wokół, panikowali, a wy z tego wszystkiego wyszły całe tylko dwie kobiety. No. To jest dziwne, bo... Było ich pełno, a nagle została dwójka tylko. Wiesz, to jest już oskryptowane, nie ma co wchodzić w logikę. Ale to w końcu Capcom. No. Ale przyznaj, moje Magnum tu wało. Czekaj.
I chyba właśnie za ich uratowanie dostajemy też od razu punkty. Bo co ciekawe, ja sprawdziłem jedną rzecz. Wiesz jaką? Że jeśli je uratujesz, to pojawia się tam skrzynka, ale jeśli ich nie uratujesz, albo przynajmniej jedną, to skrzynka się pojawi, ale z mniejszą ilością punktów, a jak ich w ogóle nie uratujesz, to nie dostaniesz tej skrzynki. Dziwne, ja kiedyś miałem coś takiego. Niby mówi się, że to wszystko jest zależne od... O kurde. Baw się dobrze. Dobra. Pora na leczenie butem. Dzięki. Już nie musisz. Wyleczyłem cię. To wcale nie tak, że ci dałem to specjalnie, żebyś się bawił. Dobra. Dobra. Czekaj, teraz przygotowany jesteś? Ale to jest krzykacz. Czekaj. Chyba 1.02. Poczekaj jeszcze raz. 1.02. No to baw się dobrze. Krzykacz jest mój. Leży. Żeria. Aha. Ja nic nie słyszałem. Ja też nie. Gość cicho się wydarł. Ja też nie, choć widziałeś, że byłem blisko. No. I won't be able to force this one open. Tam w ogóle leży kolejna lepotica. Nie wiem, czy widzisz. Tak, widziałem. No. Tak się właśnie na nie mówi. Lepotica, nie lepotika. Baw się dobrze? Jeśli tam ktoś... Nie ma tu nikogo, tylko dwie skrzynki. Zabiłem dwie skrzynki. Dobra, zobaczę a propos ulewam kolejny... Ulewam tylko nad tym, że... dobra, emblemat ty teraz. No. Rzuć okiem, gdzie emblemat kolejny jest. Okej, okay, kolej. Dobra, jeszcze nie tu. Musimy dopiero dalej się posunąć. Bo tutaj jest ta podziemna placówka. Okej, okay, jedna z celi. Okej, okay, jedna z celi, gdzie jest ten no. Gdzie jest kran, umywalka, którą trzeba opróżnić. Ty się mam dobrze, a ja się nie widzę. Piątoklasista by się mógł... dałby nawet z tym radę. Proszę. Jedno przejście otwarte. Nie ma. Tuż koło mnie jest. A. Nie ma. Pusto. Tu też pusto. Przeobraża się! Co? Przeobraził się, ten czerwony. W Bloodshota. Czekaj, ja go załatwię. Widzisz? Co, bałeś się, że nie dam rady? To jest wielce prawdopodobne przy tobie. ja jestem mistrzem kontr. Idealnie. Tam widziałem koleżkę. Noho, kolego, noho. O do pana. A nie ma. Kolegę przerobiłem na zimne paluszki. To masz obok. Ty widziałeś tą animację? Tak. Ja typa dźgnął idealnie wtedy, kiedy ty... wpisałeś ten kod. Ty, ale fajny jest ten karabinek właśnie, że ma ten bagnet. O, i spray.
Ty wiesz, co ja zauważyłem? Że spreje lecznicze są tu naprawdę rzadkie w tej grze. Tak? Bardzo rzadkie? Ja mam ich aż nadto. Ale potem szybko się ich pozbędziesz. Dobra. Krzykacz! Stary wydar ryja. Leży. Uwaga! Wiesz, co jest ciekawe? Ostatnio kiedy zmniejszyli jakość ich dźwięku. No, tak. Przez co dosłownie tym zombiakom wybuchają głowy. Tam ponoć, bo co ciekawe, kiedy one się wydzierają, one wydzierają tony niskie, ale kiedy giną, to tony o najwyższych decybelach. Nie. 110 jest wykorzystane. Okej. No to 210. Tu chyba było. Nie. Tu było. 201. 120. Okej. Ale ja to używałem. No. To 102. Nie. 201. Nie. 0,21. Okej. Okej. W końcu musiało się udać. It's open, let's go. Metoda prób i błędów, jak to się mówi. Nie, przeczytałem komentarz Rafałka. Aha. Ach. Dobra, czekaj, bo teraz to chyba tu za chwilę będziemy mieli... Czekaj. O. Deborah must be close. Who? Please be okay. Oh, ale jaja. Nie pędź tak, bo zaś zginiesz. Dobra. Spokojnie, mam ostrą końcówkę na karabin. O, dobra, poznaję to miejsce, to za chwilę będziemy... Czemu twórcom nie chciało się robić tych tekstów? Przecież prezydent zrobili notatki. Tu im się nie chciało. Czekaj, nie, nie tu. She's not here either. Who are we looking for? Tu. Udźwiękowienie zrobili wspaniałe, a do pani zrobili to. Deborah, if you're here, give me a sign. Ten tu. Zobacz, był w kiblu. Ja dokończyłem robotę. Dziękuję. O, to tu chyba. Czekaj. Tak. Co ty tam jęczysz? A nic. Mam kumpla. Który dał mi punkt, ja ciary. O. Tu nic. Ale fajne są te odbicia. O, jakie nic? Czerwona roślinka. Co? Czerwona roślinka. Czekaj! On jest mój. Dzięki sobie mnie zamroziłeś. Mówiłem ci, żebyś czekał. Ale nie, to oczywiście musiałeś wyrwać do... Czekaj.
Dzięki. O, dzień dobry, koleżanko. Jak na łeb spadła. Przestań mnie robić w balona. Jezu, jak ją depczemy. Czemu ją depczemy? Bo parkiet jest nierówny. Ty, wiesz co jest ciekawe na PlayStation 4? To lubiło się bugować. Co mi się podoba, że ta płapka. Myśmy robili, że ja go strąciłem ze stołu. No, widziałem to. Czekaj. Nie gnaj mi tak, bo umrzesz. Ja umrę, bo... A, 201. Chyba o tym? Okej. Okay. Ejda, to już dotarła po fakcie. Tak. Albo nie. Tak, przecież ona dotarła tutaj po śmierci Debry. Po śmierci, ale, oni byli tu wcześniej przed nią. Tak, ja mówię, że Ejda dotarła tu już po fakcie. No. Dotarła tu później, o to mi chodzi. Tak. A co ciekawe, gdybyś podszedł do tego szybu wentylacyjnego... No? Leon, powiedz mi, że ty z tego nie skorzystałeś. Aż tylu potrzebowali projektu. Tak, dokładnie 2234. Ejda, Karla była tą ostatnią. To znaczy ostatnią, prawie ostatnią, bo jeszcze istniał jeden klon, nie? No tak. Tego Ejda zniszczyła, więc de tak, facto więc istniał... obiekt 2356. Nie, 26. No, istniało jeszcze drugie, ale po prostu zwyczajnie Simons nie zdążył tego dokończyć. Tak. Batorze, nie? No. O kurde, ale się wkurzył. Ale się wkurzył. Mam poważne wątpliwości, moi drodzy, czy... Czekaj, jak to... 201. Leon, let's go. Ja już tam czekam. W ogóle wiesz co jest zajebiste? Jak ustawisz sobie kamerę do tyłu i naciśniesz lewy bez celowania, to wtedy możesz uderzyć łokciem pana to. Nie znaczy się po prostu O! Ja mogę uderzyć łokciem, a ty kopnąć do tyłu. Chyba. Ale obróć sobie po prostu kamerę do postaci. No. No, ja mogę tylko obrócić się nagle i do tyłu walnąć. A ja mogę walnąć z łokcie się obrócić. O, zobacz. No. Nie, nie. Musisz myszką obrócić. No, obróciłem. Myszką. O. O, widzisz? I możesz się automatycznie obrócić. Spoko rzecz, co? O, psiaki słyszę. Jest na dole. Dawaj. Ja mu nie ufam. Ejo. Czek. Musimy odblokować te... Czekaj. Czekaj, ja zobaczę, gdzie mamy kolejne.
Dobra. Ja zobaczę, gdzie mamy kolejne odznaki. Co ciekawe, wydaje mi się, że to są moi drodzy ludzie z Simonsa. A, których wykorzystywał w badaniach. Dobra. Mam tam do ciebie wrócić? Wracam tam do ciebie. Dawaj flaszkę. Zdeptał mu dupę. A ja mu biłem. Coś. Jej coś. A ja jej wsadziłem coś od tyłu. O nie. Dobra. Ja to zabiłem. Dobra. Ty ją wybiłeś, ja ją dobiłem. Jego. U mnie to była kobieta. U mnie facet. LOL! Spadłem. Cóż. Jezu! Na dole jestem. A ja na górze. Leżę. Wiesz, jak cię obrzygała jeszcze. Ale to dopiero wierza moja śmierć, więc XD. Ale zauważ, że tym razem to nie ja zginąłem. Mimo, że ja już leżałem. Wpiszę znowu. Dobra. Ale ty zginąłeś 4 razy, ja 1, więc jestem usprawiedliwiony. Uaktywnij przejścia. Ejo. To jest śmieszne, że no. Helena tego nie może zrobić. Może. Nie. Spoko. O, amunicja. Ekspres. Ups. Jak mi flaszką? O ty kurde jedna menelico. Dał ci flachę? Flaszką mi kurde w plecy zaorała. Umrzesz w końcu Ej, wyrażaj się. No. Bo ja w nie, do niej walę. Ej. Czekaj, mam zrobiony problem. Dobra. Dawaj flachę.
Jak się kurde do ciebie przesunął? Hello! Hello darkness, my friend! Ej, kolega się rozpadł. Panuje! Uratowałem. Jak go kapiemy, jak takie typowe dresy. Czekaj, odsuń się. Bzyknij. Tak, to ma zasięg? Tak. Ty wiesz, że ja kurde typowi zdjął flaszkę, kiedy się czegoś. O kurde! O, bloodshot. Ała! Leżę! Zejmij go! Będę się starał. Musiałeś mnie przy okazji usmażyć. Sorry, nie wiedziałem, że tam jest agregat. Chłop wziął był i mnie usmażył. Przepraszam. No serio? Widzieliście to, moi drodzy? Chłop wziął był, usmażył mnie w cholerę. This again? There's no use going back, Leon. Let's go. Leon, let's go. Ale to nie było specjalnie, ja nie sądziłem, że ja tam trafię. Tym razem... A nie, tym razem nie możesz się śpieszyć. Otwieraj to. Dobra. Everything have to be complicated. Da się to jednak. Dobra, ja ciągnę za kolejny. A ty! Dawaj flachę. O ty! Szkodniki. Ty, skubana kurde przeżyła to, że jej wbiłem flachę w plecy. A wiesz, gdzie jestem na dole? Okej, ja już tutaj mam uruchomione. To jest to, że to ja muszę być, bo i zaśmie fizyki w prądzie. Ale akurat to było przypadkowe. Nie chciałem cię bzyknąć. Bier ją. Dziękuję za skarbniki. Za srebrniki, że tak to ujmę. Za garść srebrników. Dziękuję. Dobra. Come on, Helena. You gotta activate this thing. Ty, ten się od ciebie obił. Leżeć. Dobrze, pan mnie jak... wykonuje. A ja go przyleciałem bagnetem. Ci
Serio? Jeszcze jedna żyje? Co? Hurry, Leon. We gotta activate this thing. Ja na tego Blackshota się wyszykuję tego. Szokujący obrót wydarzeń. Weź mi może pomóż. Okej. Okay. Już nieważne. Dobrze, usmażył się. O jest! W żadnym razie, koleżko. Nie strzelaj, bo tu jest ten bug. No nie! Dobra, nieważne. Gdzie mamy ten... czekaj. Tam masz tą wajchę. A, tu jest. Podano chyba se... No chyba se jaja ludzie robicie. Czy ja słyszę zdalną bombę? Nie, to jest ten. To jest już... są te... Widzisz? To są drzwi. Aha. Czekaj, muszę wejść, muszę trafić w ten. Czekaj! Mam. O, punkciory. Muszę sobie punkciory pozbierać, sorry. Typowy Jupiter. Ty sam lepszy nie jesteś. Ja też musiałem na ciebie poczekać. Więc... więc nie uważaj się za lepszego. Macie podobny głos, rozumiem. Kto tak napisał? Raffaello. A, już myślałem, że to influencerek. Lul? Ty wiesz, że ja typowi z obu gnatów naraz wystrzeliłem? Nie ma. Leży. Uuu, ile dobroci. I magnum. To sobie przytulę. Dobra. Gdzie następny mamy ten? Będzie teraz tutaj, jak zjeżdżamy. Zaraz znajdę. Czekaj. A dobra, chyba wiem, gdzie to będzie. Biegniemy. Ja też chyba pamiętam, bo jak tutaj go zestrzeliłem. Ale właśnie strasznie uwielbiam to, że mogę ci pokazać kolejny emblemat. Że się nie resetują. Wiesz, że po prostu nie znikają już na zawsze. Wiesz, o co chodzi. You should be prepared to give a couple yourself.
You're right. Moja amunicja. Nasza. Co? Ja się właśnie trafiłem? Tak. Ile mam na ciebie pojęcia? LUL! Dzięki, do widzenia. Ej, ja go kurde z szarży wziąłem. Tylko z szarży wziąłeś, ja go dobiłem. Ja nie wiedziałem nawet, że go trafię. Aha, wiem co... O, mamy Debrę. Dobrze, chyba zatrzymamy się, bo muszę też mieć. A. Jak będzie punkt zapisu gry? Debra! Can you hear me? Helena? Thank goodness. Okay. Enough with the mystery. What the hell is going on here? Let's just get her out of here. And then I'll tell you everything. I promise. Widać, że ona się martwi też o swoją siostrę. Choć z dodatek, jakie zdobywamy, wynika zupełnie coś innego. Co? Take care of her. Leave any hostiles to me. Że w sumie na odwrót to nie działało. Aha. Choć w sumie o Debrze wiemy tyle, co nic. Debra, taka typowa zapcha dziura. Jasne. Czyli normalka dla Capcom. Ej, idź przodem. Czekaj, biorę sobie karabinek. Jeśli byś mógł, to idź przodem. Przodowuję. W końcu Debra to młodsza siostra Heleny. No tak, ale to jest taka typowa zapchaczka. Nic o Debrze tak naprawdę nie wiemy. Czekaj. Jest zaraz... Ej, tam jest ten. Dzban. Czekaj, zaraz pójdę dzbanie. Już nie musisz, kopnąłem go. No, jako Helena możesz kopać... A może się też turlać z Debrą, co najlepsze. Co? Możesz się z Debrą turlać. Ale widziałem coś, czego nie chciałem zobaczyć. Dobra. Aha. Dał się złapać. Lecę. Uwaga! Lecę. Leć szybciej. Dziękuję. Jedyne, co jest w sumie z Heleną nie tak, jeżeli chodzi o jej sterowanie, to są niektóre te momenty, w tym właśnie ten, że nic nie możemy strzelać, nic nie możemy zrobić. Ale możesz się turlać. Wiesz co, nie skorzystam. Ale to ci się pozwala na przebijanie się przez wrogów. Też. Serio, tak zwana to technika Dark Souls. Ja wolę jednak, żebyś ty szedł przodem. Wiesz, mogłeś mi dać Helena, ale okej. Nie no, ja już grałem Leonem na serii. Aha. Nie? W końcu, ostatecznie w pierwszych odcinkach Resident Evil graliśmy właśnie Leonem. Ty, ale te szybkie strzały się przydają. Pcham to. Pchaj to. Pchaj to, to masz haj to. Pchaj to już. No pcham to. Pchaj to, to masz haj to. Mało było tego, to jeszcze tak mam ładowanie. Haj. No też. O, plujak. Dawaj maczetę. Opłaciła mu się?
Nie, na pewno. Nie, ja się pytam, czy opłaciła jemu się. Chyba tak, bo stracił dla mnie głowę. Ten rozdział jest na tyle długi, że go podzielimy na pół. Just hold on, we're almost there. Debra, stay with me, alright? Vlog na YouTube musiałbym sprawdzić. Czasami je robię. A to tego ci nie powiem, bo ja jestem teraz na streamie, nie? Musiałbym zerknąć. Celny strzał. No, to jest tak piękne. Zobaczmy, jakiego vloga żeśmy się doczekali. You look like you've seen a ghost. A, tutaj jest historia kanału. Dla jasności to dla Debry już nic nie mogliśmy zrobić. No. Niestety. A jak kobieta mówi, że to skomplikowane, to oznacza, że... Albo coś innego. Typowe. So sorry, Debra. It's all my fault. Helena, get away from her. Stop. Don't shoot, please. Ała. I znowu oberwę. To zabawne, jako... jako... Leida. Leida nie możemy nic zrobić, żeby nie dostać. Za to jako Helena możemy jej przyłożyć tym czymś. No. I co zabawne, teraz nie mamy agenta przy sobie. No. Co znaczy, że on raczej był niekanoniczny. Po prostu... Kanoniczny być może i był. Jak go wyrzuciłem! Widziałeś to? Nie. Wyrzuciłem go dosłownie za. Dobra. Wrzuciłem go za barierkę i spadł i zginął. Dobra. Ach, to obcisłe nogi, ja idę. Czekaj. A nie, bo w sumie ty... nie. A. Katstenka i prawdopodobnie zginę. Oj, sorry. A nie, kontra. Okay. Znowu ty wabraje wywaliłem. Dawaj. Dawaj kosę. Kosa w plecy. Jak to uczucie mieć kosę w plecach. Czyli w ogóle... ta komputerowa jest mądrzejsza od tej? Od... od... Znaczy się ta Ada... tak. Znaczy się tak, ale też jest ona nieśmiertelna. Że nie może być wprowadzona w stan powalenia. Wiem. Och, te ciałko. Dobra, bo mi zdemoncyzuje ten film. Trafiłem. Debra! Super, zombiak jeszcze z tyłu. Jak to źle wygląda. Uwaga, bo macki będzie atakować. Będzie atakowała.
I uda się powalić? To ciekawe. O nie, to jest kiepskie. Ale zaryzykuję, no. Ja chcę mieć te punkty. O jest, dobra. A ja mogłem mi wiedzieć, że ja mogłem tą walką wręcz ściągnąć? No wiem. Ała. Ała, ja mam jeden kwadrat energii. Ała. Nie masz żadnych. Tak, te apteczek. Dzięki. Ała. Najlepiej ze snajpy jej walić. O! Jest, zdjąłem jej. Czekaj, ja jej coś ściągnę. Teraz jesteś z Aidą. Oj, no i fajnie, teraz dwie panny ze sobą. Kolej spadł i zdech. Baw się tam. Nie ma. Ej. Lol, przeleciał mnie. Masz czystą drogę. Dzięki. Zdejdą już o to zadbały. Spokojnie, ja. Kij z tym. I co, i teraz giniesz? Strop mi się zawalił na łeb. Podniesiesz się, czy zawaliło cię? Podniosę. Tam są zombiaki, jakby co. Spokojnie, zdjąłem będąc w stanie umierania. Ale jedno jest pewne, muszę sobie użyć spraya. Jak mi się znowu coś zwali na łeb. Czekamy na ciebie. Okej. No fajnie, spoko. Tylko ja nie chcę po prostu mieć problemów. Okej, ten łeb odciąłem. Dobra. Już lecę. Nie mam dobrego punktu strzału. Aha. Ty to byłeś? Tak. Dobra. Zaraz pomogę. Raczej nie idę. Dobra. Kręcę, kręcę, bo po to mam ręce. Okej. Ruszamy. O. O tak, radzę się położyć. Leci. Ktoś ma jakieś wątpliwości, Debra jej nie słyszy. No. No.
Ona jest już i tak martwa. Jest! Poszło. Zdjął jej. Mam koliberka. O, dynamit. Okej. Okay. Strzeliliśmy równocześnie. Uch. Ała. Aha, idzie. Pudło. Jest. Teraz to od ciebie zależy, czy zginę, czy nie. Wiem, muszę strzelić w Debrę. Co, Rejda? Ale Helena najważniejsza. A nieważne, tam. Ja to zrobiłem. Nie, ja w nią strzeliłem. Tak, ale ja miałem większy kaliber, więc byłem w stanie to rozwalić. No more tears. Not until I have ventured to. Please. Forgive me. Ona i tak by jej nie utrzymała, bo ona była cała w tym śluzie. A czemu mówię, że Debra była zapchaj dziurą? Ponieważ, moi drodzy, okazuje się, że o niej nie ma mowy nawet... nie ma o niej mowy już prawie w ogóle później. Tak naprawdę jest mowa tylko o tym, że Helena ich zdradziła, ale tylko tyle, nic. No. Nie ma o niej już mowy więcej. To tak jakby twórcy zupełnie o niej zapomnieli. No. Jak dla mnie? Helena mogłaby być podwójnym agentem dla Neo Umbrelli, ale która po prostu wyciągnęła odpowiednie wnioski w tym czasie, nie? No. Więc jak dla mnie, historia Heleny jest bardzo zła, jeżeli chodzi o to. No. Więc nie mówcie mi, że ja tylko chronię Residenta. Nie, ja też potrafię go skrytykować. Simmons there. Yes. Hunnigan, you need to be careful. I think he's the one who did all. O kurde. Simmons. Okej, mamy to. O. Przynajmniej nie jesteśmy na równym poziomie. Wszystkie absolutnie rzeczy kończymy tak samo. Ty, ile ja miałem procent? 6,99. Ale my wszystko absolutnie kończymy tak samo. Dobra, moi drodzy, no. Koniec na dzisiaj. No. Bo niestety, jeżeli,
Jeżeli chodzi o mnie, no to ja za jakąś godzinę muszę być już w pracy, więc dziękuję bardzo. No. Ja nie mogę, już będę. Nie mogę niestety dalej ciągnąć streama, choć gdyby była taka możliwość, to bardzo chętnie. No. Figurant mam osiągnięcie. A. O, bo Helenę mam całą według mnie. Co my tutaj mamy? A, że Ingrid Hanningan. Opis. A to drugie? Leonie Incident z Raccoon City. O, mam mistrza strzelby. No i mamy figurkę Heleny. Także już mamy dwa te miejsca odhaczone. Dobra, moi drodzy. Tyle z Resident Evil 6. O, mamy zdobądź trzy figurki. No tak, figurant, no bo mamy Jake'a, mamy Leona i mamy Helen. No ogólnie powiem wam, że po Resident Evil 6 de facto, o przykro mi Rafaelo, maska Myersa będzie w następnym odcinku. Ogólnie powiem wam, że historia Hanningan jest bardzo niedokończona i bardzo słabo rozwinięta. No. Szkoda. Ale może w następnych częściach wrócą do jej konceptu, nie? No, może. Byłoby fajnie, gdyby też ktoś zrobił grę, w której to ona byłaby jedną z głównych bohaterek, bo ona jakby wie wszystko o tym, jak co załatwić i to, jak ona na przykład zdobyła tak wysokie szczebel w organizacji. No, stanowisko. Jej historia jest strasznie niedokończona. Ale no. Miejmy nadzieję, że ją dokończą, tak jak wszystko, co zamykają w Residentach. A, Rafałek ukończył grę na weteranie. No, wiem. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Baja.